Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest moja seria dotycząca gier na Androida, darmowych gier. I dzisiaj chciałbym Wam moi drodzy przedstawić bardzo fajną gierkę, symulator chomika. Gra podobna do Pou, tego typu gra, dotycząca właśnie chomika, który jest chory, który posiada astmę. Gra jest bardzo fajna, ponieważ uczy ona odpowiedzialności, więc myślę, że każdy z nas powinien sobie w tę grę popatrzeć, chociaż pograć. Moi drodzy, witaj, nazywam się Titu i zapraszam Cię do wspólnej zabawy. Pamiętaj tylko, proszę, że mam astmę i należy podawać mi nebulizator, dzięki któremu będę mógł brykać fikać bez przeszkód. Należy to robić dwa razy dziennie, rano między 7 a 12 i wieczorem między 18 a 22, czyli już jest 12:15, jak to nagrywam, więc nie za bardzo będę mógł mu podać ten nebulizator. Jeśli zapomnisz o tym, mogę mieć trudności z oddychaniem, a gdy zdarzy się to przez 3 kolejne dni, czeka mnie wizyta w szpitalu, której bardzo nie lubię. Słuchajcie, a więc jeżeli chcemy zagrać w tego typu grę, to uczy ona nas odpowiedzialności, że warto się, należy opiekować się danymi osobami, odpowiedzialności i przede wszystkim systematyczności, ponieważ wiecie, dwa razy dziennie o określonej porze musimy podać właśnie ten nebulizator chomiczkowi. No, gra jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba ten chomiczek. Moi drodzy, tutaj posprzątajmy może mu. Kliknij, no dobrze. Szkicownik. Może naszkicujesz coś ładnego dla Titu. Kliknij na kartkę, aby rozpocząć szkicowanie. No to co, moi drodzy? Coś narysujemy? Mam nadzieję, że się uda. No dobrze, w takim razie narysujmy coś. Będzie słoneczko. Proszę bardzo. Niech będzie uśmiechnięte. I tu będzie miało nosek. I ten, narysujemy domek, moi drodzy. Szkoda, że to tak, te linie nie są równe. Ale niestety, no tak to bywa. Przepraszam Was, ale rysować nie potrafię, ale staram się jak mogę. Tutaj dziury są w dachu, więc trzeba to dodać. Jeszcze komin jakiś przydałoby się. Tu jakieś ptaki niech latają. Moi drodzy, tu będzie płotek. Prawda? Taki płot. Dobrze. Również. Może jakaś ścieżka, prawda, do domku. No i co? To będzie domek naszego chomika. Tak będzie wyglądał, słuchajcie. Tu będzie mieszkał nasz chomiczek. Narysowałem, kliknijmy zapisz. Proszę, jak fajnie to wszystko tu widać, prawda? Taki ma obrazek. To jest bardzo fajne. Widzę, że jest brudny nasz pan, nasz Tito. A, jak się cieszę, jak go podrapiemy. Dobrze, dobrze. Zobaczmy, możemy go umyć. Pierwsze sprzątnijmy to, co zrobił. Proszę, 5 punktów za to dostaliśmy, więc jest fajnie. Umyjemy mydełkiem chomiczka, bo widzę, że tu troszkę się wybrudził nasz chomik. Dobra, pyk, 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 pyk. Super, proszę bardzo, jak się cieszy. Mamy punkty za to, więc jest fajnie. Moi drodzy, tutaj mamy lek, podajemy dwa razy dziennie, tylko w wyznaczonych godzinach. No właśnie, czyli tu jest lek, moi drodzy. Tutaj jest spanie, tu są jakieś gierki. To jest, tak jak mówiłem, gra podobna do Pou, prawda? Czy My Talking Tom. Dobrze, w takim razie zjedzmy sobie coś. Titu nie chce jeść, mój brzuszek jest pełny. No to super, fajnie, że nam też Titu, nasz chomiczek, podpowiada. Moi drodzy, to jest super w takim razie. Mamy 10 punktów, może pograjmy coś z nim. Memory, Rebus. Dobra, zagrajmy w pierwszy tryb. Odkrywaj poszczególne obrazki tak, aby odnaleźć wszystkie pary. Pamiętaj, że im szybciej uda Ci się wykonać zadanie, tym więcej punktów otrzymasz. No dobrze. Okej, okay. Na pewno tu. Ale nie zdołałem wszystkiego, słuchajcie, zobaczyć. A, proszę, tu się udało. Tak, proszę bardzo. Pyk. Okej. Okay. Będzie może tutaj? Nie. Co mamy tutaj? A tutaj? Dobra, się udało. Tak. Tak, tak. Dobra, czyli tu będzie tak, tak. Okej, okay, no to było akurat proste, słuchajcie. Gratulacje, ukończyłeś grę w czasie 26 sekund. Otrzymujesz 24 punkty. Wow! O proszę, ciekawe do czego są te punkty przydatne, słuchajcie. Tu mamy jakieś odznaki z tego co widzę, więc możemy zdobywać odznaki. Mamy też sklepiki. Trzaskająca pustynia. Tu Titu i przyjaciele gromadzą się i oddychają czystym powietrzem swych przodków. Cena 150
Zaskakująca łączka. Tutti tui przyjaciele brykają i fikają pojedynczo lub w wesołych grupach. Rozumiem, czyli to tło możemy wydać na punkt, prawda? Za punkty możemy kupić sobie tło. Widzę, że to tło jest najdroższe. Mroczna preria. Tutti tui przyjaciele wstrzymują oddech i trzymają się za łapki, biegnąc do reszty stada. O, to jest bardzo ładne. Może nazbierajmy sobie na to tło, słuchajcie. No dobrze, w takim razie zagrajmy jeszcze w jedną gierkę. Mam nadzieję, że to wam się spodoba, bo to jest bardzo fajne i słuchajcie, myślę, że warto też sobie pograć w tę grę. Zachęcam was do tego. Mamy rebus. Za chwilę na swoim ekranie zobaczysz rebus. Dopasuj odpowiednie litery do hasła, a na wykonanie zadania masz wyznaczony czas. O. Aha, dobra. Dobra, ej, czemu nie mogę tu pisać? Dzięki właściwie, aha. Dobra. Z IM ja. Opieka, proszę bardzo, udało się. Gratulacje, ukończyłeś grę w czasie 25 sekund, ładnie. Słuchajcie, zbieramy te punkcioszki, będziemy mieli je i wykupimy sobie nowe tapetki dla Titu. O, widzę, że energia już tutaj mu spada. Masz, mój drogi. Proszę, proszę, drapkamy. Proszę bardzo. Słuchajcie, ja też zapraszam was na swój kanał, do subskrypcji mojego kanału BroadKids TV. Myślę, że warto tutaj, często różnorodne gierki są dla was. Zobaczmy, co my tu mamy. Przydałyby się jakieś, słuchajcie, też poradniki. Mianowicie, co oznacza to? To chyba oznacza zadowolenie, prawda? No okej, okay. Będzie trzeba jeszcze, zagrajmy sobie w na przykład balony, zobaczmy co to jest. Gra zręcznościowa, w której twoim zadaniem jest rozbicie wszystkich balonów widocznych na planszy. Wystarczy na nie kliknąć, by zostały rozbite. Pośpiesz się. Ojejku, dobra. Matko kochana, żeby zniszczyć wszystkie baloniki, to nie lada sztuka by była. O dobra, pyk. O nie! Moi drodzy, co ja zrobiłem? Misklik się wdar. Ojejku, no co za ludzie. Miskliki mi się ten. Okej. Okay. Widzę, że czas mi upłynął. No niestety, no. Miałbym lepszy wynik, gdyby nie te miskliki, czyli po prostu misklik, czyli takie pudło jakby, że pomyliłem się, nie kliknąłem tam, gdzie chciałem. Czyścioch, o proszę. Im szybciej uda ci się wyczyścić zabrudzoną szybkę, tym więcej punktów otrzymasz. Zetrzyj dokładnie wszystkie plamy, by móc zobaczyć Titu. Dobrze. Proszę bardzo. Tu. Proszę bardzo. Titu, zaraz cię zobaczę. Proszę bardzo. Czyścimy. Pyk. Zabrudzenie, proszę, zmniejszamy wszystko. Zaraz cię zobaczymy, mój drogi, nie będziesz taki brudaskiem takim, ta szybka nie będzie taka brudna przede wszystkim. Dobra, proszę bardzo, jak to wszystko się ładnie tu uda, aż mi się monitor trzepie. Słuchajcie, tak, szybko próbuję to zetrzeć wszystko. Dobra, tutaj, pyk, tu. Tutaj nie może być, słuchajcie, chyba się będę sprawdzał w domu, będę mył szyby, tak mi się wydaje, bo dobrze mi to idzie. Szczerze mówiąc, proszę, udało się. 47 sekund tylko mi to zajęło, to troszkę długo. Masz Titu, wiesz co? Słuchajcie, moi drodzy, bo Titu tutaj zaczyna być zmęczony, będzie trzeba go położyć za niedługo, a może chcesz coś zjeść? Jest pełny twój brzuszek, co, Titu? No to zagrajmy w jeszcze jedno. Titu nie ma siły na zabawę, daj mu chwilę odpocząć. Oczywiście, mój drogi, damy odpocząć Titu. Zobaczmy, tutaj możemy sobie, słuchajcie, cały czas szkicować swoje rysunki. Fajnie to wygląda. Ja mam nadzieję, że ta gierka będzie z biegiem czasu, słuchajcie, ulepszana, bo to jest bardzo fajne, mi się podoba. I tak jak mówię, gra uczy systematyczności. Pamiętajcie, że od godziny tam 8, zaraz to będzie wytłumaczone. Tylko nie wiem, gdzie to jest dokładnie napisane. Od 8 do 12 i od wieczorem jeszcze była godzina. Słuchajcie, możemy robić zdjęcie naszemu Titu. Proszę bardzo, mamy zdjątko. Tylko w sklepiku. Myślałem, że... Aha, bo tutaj głowa. Proszę bardzo, możemy różne ubiory. Proszę, fryzury, Titu, okulary. Jejku, bardzo fajnie. Pokarm możemy kupować. Proszę bardzo. To jest bardzo fajne. I super, że są różnorodne rzeczy. Mam nadzieję, że z biegiem czasu ta gra będzie rozwijana i będą dochodziły nowe rzeczy, a tymczasem niech Titu sobie śpi, moi drodzy, a więc cichutko.
Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.